Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. 3 miliony dla strażaków ochotników i 2 miliony dla kół gospodyń wiejskich. To kolejne wsparcie na rozwój tych organizacji w Łódzkiem. Druhowie będą mogli kupić nowy sprzęt, a KGW doskonalić swoje umiejętności i promować kulinarne tradycje regionu. To pierwsza bezpośrednia pomoc dla gospodyń z Łódzkiego. Tego, na co wydadzą pieniądze i jakie mają pomysły, dowiedzieliśmy się podczas gali Z Wami Zmieniamy Łódzkie, która odbyła się w Teatrze Jaracza w Łodzi. Dziękujemy za taką możliwość, no bo dla nas naprawdę każda złotówka się liczy. Współpracujemy z urzędem i pozyskujemy naprawdę duże środki, które poprawiają tą gotowość bojową w naszej jednostce. Zakupimy mnóstwo sprzętu, który będzie użytkowany w wielu, że tak powiem, przedsięwzięciach, które robimy. Mamy już 10 lat i takie granty są bardzo potrzebne. W wydarzeniu wziął udział marszałek Grzegorz Schreiber, który wręczył symboliczne czeki z dotacjami. Mogę w imieniu wszystkich mieszkańców naszego województwa za te 5,5 roku znakomitej współpracy powiedzieć Wam bardzo serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami, za to, że mogliśmy pracować wspólnie dla naszych ukochanych mieszkańców. Koncerty Z Wami Zmieniamy Łódzkie był także okazją do podziękowania gospodyniom i strażakom za współpracę z samorządem województwa w mijającej kadencji. Jest nowocześnie i komfortowo. Oddział ginekologiczno-położniczy szpitala imienia Madurowicza w Łodzi przeszedł gruntowną modernizację. Na kobiety w ciąży czeka teraz wyremontowany blok porodowy. Prace kosztowały 3,5 miliona złotych, a środki te pochodzą z budżetu województwa łódzkiego. Mieszkańców Łódzkiego zapraszamy na majówkę do Tumu. W tamtejszym skansenie i grodzisku będzie moc atrakcji, m.in. budzenie wiatraka, pokaz kowalstwa, zabawy i gry plenerowe, a także pokaz wikliniarstwa. W niedzielę 5 maja nie może Was tam zabraknąć. Druga edycja konkursu Strzelectwo Sportowe rozstrzygnięta. 16 podmiotów z naszego województwa otrzymało wsparcie finansowe na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. W puli było aż 1,5 miliona złotych. Strzelectwo sportowe uruchomiliśmy w 2023 roku i był to pierwszy w Polsce konkurs ze wsparciem dla tego sportu ze strony samorządu województwa. Rozstrzygnęliśmy także konkurs dla pasjonatów sportów rowerowych. 22 podmioty, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i kluby otrzymały dotacje na organizację wyścigów i zawodów w kolarstwie. W puli konkursu Rowerowe Łódzkie na Plus było prawie 440 tysięcy złotych. Uwaga, mamy nową promocję, tym razem dla nowych abonentów. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet praktyczny. Przy podpisaniu nowej umowy na 24 miesiące, biorąc pakiet podstawowy TV plus internet 150 megabitów na sekundę, zapłacisz jedynie 96 zł. Dodatkowo obniżamy opłatę instalacyjną. Dzięki pakietowi praktycznemu zapłacisz mniej. Zapytaj o szczegóły w biurze obsługi klienta Zgierz, ulica Lechonia 2. Dzień dobry, Rafał Woźniak. Mamy dzisiaj wtorek, 30 kwietnia. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Już niedługo mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowymi chodnikami na ulicach Wspólnej, Gołębiej i Łęczyckiej dzięki trwającym intensywnym remontom. A oto szczegóły tych inwestycji oraz plany na przyszłe prace modernizacyjne.
Mieszkańcy mogą spodziewać się znaczących ulepszeń w infrastrukturze miejskiej. Już w ciągu kilku tygodni zakończy się remont chodników na ulicy Wspólnej, Gołębiej oraz Łęczyckiej. Prace remontowe obejmują nie tylko poprawę estetyki, ale również zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pieszych. Na ulicy Wspólnej trwa remont chodników po obu stronach, od ulicy Parzęczewskiej aż do skrzyżowania z ulicą Gołębią. Inwestycja ta obejmuje zarówno strony z numerami parzystymi, jak i nieparzystymi. Podobne działania prowadzone są na ulicy Gołębiej, gdzie remont dotyczy chodników na stronie nieparzystej od ulicy Wspólnej do ulicy Piotra Skargi. Na stronie parzystej prace skoncentrowane są na odcinku od numeru 22 do numeru 28, a także na całej długości od ulicy Tadeusza Kościuszki do ulicy Piotra Skargi. Natomiast na ulicy Łęczyckiej prace remontowe dotyczą również remontu chodników. Inwestycje te mają na celu nie tylko podniesienie standardów miejskiej infrastruktury, ale także przystosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami. Władze miasta zapowiadają, że wkrótce rozpoczną się również prace na innych kluczowych ulicach, w tym na Tatrzańskiej, Podgórnej, Sikorskiego oraz Długiej. Turniej bajkowych strof, taką nazwę nosi konkurs organizowany przez Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu. Tegoroczną inspiracją była twórczość Jana Brzechwy, a niedawno odbył się finał tego turnieju. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, że wzięliście udział w tym konkursie, dzięki któremu troszeczkę lepiej poznaliście twórczość Brzechwy, ale przede wszystkim cieszę się, że bierzecie udział w takiej przygodzie. Ale przede wszystkim to jest taka przygoda, to, że możemy twórczo podejść do różnych utworów i albo je wyrecytować, albo teatralnie zagrać, albo stworzyć wokół nich jakąś plastyczną wypowiedź. I radość, i zdenerwowanie, więc pełna skala.
Cieszymy się, że te pierwsze doświadczenia z występami przed większą publicznością zdobywacie razem z nami. Szykuje nam się długi majowy weekend. W Zgierzu przygotowano wiele wydarzeń związanych z obchodami świąt państwowych oraz imprez, które zapewnią mieszkańcom rozrywkę i wypoczynek na świeżym powietrzu. Tegoroczna zgierska majówka zapowiada się wyśmienicie. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji. Każdy w zaplanowanych wydarzeniach na pewno znajdzie coś dla siebie. Pogoda będzie sprzyjała, więc wiele eventów odbędzie się na świeżym powietrzu. Zaczynamy już 30 kwietnia wystawą plenerową Zgierz Przystanek Europa. 1 maja Święto Pracy to także 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji o godzinie 17 na scenie w Parku Miejskim zagoszczą artyści Fundacji Awangard i goście z Włoch. 2 maja w Dzień Flagi w godzinach 11-12 zgierski chówiec ZHP organizuje defiladę patriotyczną ulicami naszego miasta. Obchody 3 maja to o godzinie 10 oddanie hołdu twórcom Konstytucji, a o godzinie 10.30 wydarzenie pod tytułem Zgierzanie czytają Konstytucję RP. Oprócz wydarzeń kulturalno-patriotycznych nie zabraknie oczywiście innych atrakcji. W majówkę Park Miejski stanie się miejscem wyjątkowych doznań gastronomicznych. Między 2 a 5 maja odbędzie się tam bowiem zlot food trucków. Zgierskie ośrodki sportowo-rekreacyjne również przygotowały bogatą ofertę dla tych, którzy będą chcieli spędzić majówkę na sportowo. Hala lodowa, park linowy, basen Mosir będą czynne również w święta. Oprócz tego na Malince będziemy mogli skorzystać z przystani wodnej i strzelnicy golfowej. Wiosnę mamy już w pełni, więc warto skorzystać z pięknej pogody i spędzić czas na świeżym powietrzu. Miłego wypoczynku i świętowania. Nadchodzi prawdopodobnie najdłuższa majówka od lat. Przeziębienie, ból brzucha, uraz – to wszystko może się zdarzyć mimo zapowiadanej pięknej pogody. 1 i 3 maja lekarz rodzinny nie przyjmuje. Gdzie zatem znajdziemy pomoc medyczną? 1 i 3 maja, także w pierwszy majowy weekend, pomoc medyczną możemy otrzymać w najbliższej placówce nocnej świątecznej opieki zdrowotnej. Te oczywiście one są otwarte przez całą dobę. Przypominamy również, że nie trzeba skierowania czy wcześniejszej rezerwacji. Nie obowiązuje również rejonizacja, dlatego pacjent otrzyma pomoc w każdej placówce nocnej, świątecznej opieki zdrowotnej. Nawet jeżeli jesteśmy poza naszym miejscem zamieszkania, nawet jeżeli przyjechaliśmy na przykład z gór czy z okolic nadmorskich właśnie do naszego miasta. Tutaj również uzyskacie Państwo pomoc medyczną. W sytuacjach zagrożenia zdrowia czy życia bezwzględnie należy wezwać zespół ratownictwa medycznego. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, dla przypomnienia, działa podobnie tak jak podstawowa opieka zdrowotna. Również tutaj lekarze mogą udzielić porady w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznych, a czasami, jeżeli jest uzasadnione medycznie, również w miejsce zamieszkania czy pobytu. ZUS wypłacił ostatnią transzę trzynastek dla osób, których termin płatności świadczeń przypada na 1 maja. ZUS wypłacił już ostatnią transzę trzynastek. W Łódzkiem jeszcze przed majowym weekendem otrzyma je ponad 4000 osób, które pobierają zasiłki i świadczenia przedemerytalne. W sumie w tym roku trzynastki otrzymało blisko 603 tysiące świadczeniobiorców z województwa łódzkiego na łączną kwotę ponad 1,073 mln zł. Natomiast w całym kraju ZUS wypłaci w tym roku blisko 8,600 000 trzynastek na łączną kwotę ponad 15,130 mln zł. W tym roku trzynasta emerytura to 1780,96 zł brutto. Z dodatkowego świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. Kwota netto trzynastki jest uzależniona od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego. Dziękuję. Na dziś to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam i miłego popołudnia życzę. Do zobaczenia.